Spotykamy się tutaj nie bez przyczyny. Myślę, że w takim gronie, które ma jasno sprecyzowany cel, powołujemy Komitet Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji ma służyć jako takie ciało doradcze, ciało, które ma wypracować pewne kierunki, w jakich będzie zmierzała rewitalizacja. Może warto wspomnieć, czym jest rewitalizacja. To nie tak, jak wspominałem tutaj, jak do tej pory postrzegano rewitalizację jako proces stricte inwestycyjny, że gminy, no nie wiem, remontują rynki, betonują, bo tak zazwyczaj jest to określane, że to jest betonowanie rynku. To ma być cały proces społeczny, cywilizacyjny, który ma poprzez przemiany zainicjowane w procesie rewitalizacji, finansowane zresztą, no, duże możliwości tutaj pozyskania środków są, więc to nie jest tylko, to nie są puste słowa, to ma być po prostu konkretne działania, które mają dać nowy asumpt do rozwoju obszarów, które są objęte rewitalizacją, do przemian bardzo szerokich, to znaczy to nie tylko proces budowlany, jak powiedziałem, to mają być przemiany społeczne, zdrowotne, przemiany ekonomiczne, gospodarcze, które wzmocnią potencjał obszaru, który jest objęty rewitalizacją, dadzą nowy asumpt do rozwoju, a tak naprawdę dzięki temu całe miasto ma skorzystać. My wskazaliśmy ten historyczny obszar, bardzo ważny w naszym przekonaniu i wymagający wsparcia. To jest Stare Miasto, mówmy się tak dość kolokwialnie. Oś łącząca klasztor z rynkiem, ta oś historyczna, czyli ulica 11 listopada z przyległościami. I oczywiście klasztor, czyli no swego rodzaju perła w koronie Jędrzejowa, miejsce, które samym swoim istnieniem tutaj ściąga turystów, a warto byłoby ten potencjał, który drzemie w klasztorze, wzmocnić i rzeczywiście wypromować też jako swego rodzaju markę jędrzejowską. Kim są członkowie komitetu? To no, szerokie grono, szerokie gremium, przedstawiciele od instytucji stricte publicznych, tak jak Rada Miejska, Urząd Gminy, jednostki podległe, jak chociażby POZ, który no, naturalna sprawa, że on najbliżej jest tych spraw zdrowotnych, prozdrowotnych, poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, spółdzielnię mieszkaniową, czyli te instytucje, które no, swego rodzaju nadają, no, starostwo powiatowe, o którym też powinienem wspomnieć, te instytucje, które nadają ton troszeczkę temu miastu, te osoby, które widzą konkretne możliwości w tym, jak chociażby przedsiębiorcy, którzy też mogą skorzystać z dofinansowania i wzmocnić potencjał prowadzonej przez siebie działalności. Ci wszyscy, którzy z jednej strony są, mogą być beneficjentami, ale mogą być też odbiorcami tych zmian, które nastąpią w centrum miasta i na tej osi łączącej klasztor z miastem, ale też ci, których można tak ogólnie nazwać interesariuszami, ci, którzy mają bezpośrednio interes, bezpośrednio są zainteresowani tym, aby ta rewitalizacja w tak szerokim znaczeniu nastąpiła w Jędrzejowie. Czy mieszkańcy Jędrzejowa mogą się też włączyć w ten proces, ewentualnie w jaki sposób mogą to zrobić i kiedy możemy się spodziewać jakichś efektów pracy? Jasne, jak najbardziej. To, co wzbudzało przez długi czas emocje, to przede wszystkim układ komunikacyjny, który my proponujemy po konkursie ogłoszonym przez SARP. Nawet nie tyle układ, bo ten układ był determinowany już wcześniejszymi pracami prowadzonymi przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej. Ale tu, jeżeli chodzi o to, co wzbudza emocje, to przede wszystkim już w tej chwili można na stronach internetowych skorzystać z gotowego arkusza, zgłosić swoje uwagi, bo my rzeczywiście jeszcze przez te ostatnie kilka miesięcy przepracowaliśmy intensywnie z projektantami, którzy dzisiaj zresztą będą tutaj, jak i niezależnymi ekspertami, bo takich również powołaliśmy, jeżeli chodzi o kwestie transportowe, więc tu już jest prosta sprawa. Można skorzystać z tego arkusza, można zgłosić. Są 3 tygodnie na to, żeby te uwagi swoje zgłaszać, propozycje jeszcze, które no, postaramy się jak najszybciej z projektantami i z tymi ekspertami przepracować. I generalnie oczywiście najlepszym miejscem, gdzie można zgłaszać uwagi, jest Urząd Miejski, Wydział Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznej. Kontakt z panią naczelnik Martą Prawdą lub też pracownikami podległymi to właściwe miejsce, gdzie trzeba zgłaszać uwagi. Dzisiaj też jest konferencja, chcemy troszeczkę no, wytłumaczyć cały proces rewitalizacji. Nie wszyscy go rozumieją w takiej formie jak my, więc warto podyskutować, warto pokazać to, z czym
rewitalizacja ma się wiązać i to, co ma przynieść miasto. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że mam przyjemność z Państwem dzisiaj się spotkać. I tak naprawdę słuchając Pana Burmistrza, myślę, że Państwo już przynajmniej, znaczy bardzo miło się słucha włodarza miasta, który tak naprawdę już wie, czym jest rewitalizacja, bo cały czas rozmawiamy o tym i tak naprawdę wszyscy mówią, że wiedzą, ale się okazuje, że jak co do czego przychodzi, trzeba napisać projekt, trzeba napisać program, to jest to bardzo trudne i znowu sprowadzamy się do tego, co było dotychczas, czyli do punktowych, wybiórczych inwestycji nastawionych na szybki jakiś efekt estetyczny. Ja chciałabym dzisiaj z Państwem tak naprawdę w czterech takich głównych punktach porozmawiać. I chciałabym też, żebyście Państwo, jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości, komentarze, nie zgadzacie się z czymś, żebyście zabierali głos.